Cześć Jarekowi. Sobie mi się dzisiaj nie chce nagrywać, ale mi się taka perełeczka trafiła, że słuchajcie, muszę wam to pokazać. Oczywiście koniec jazdy jest. Nie podlega dyskusji, facet dalej już nie pojedzie. Dowód rejestracyjny zabrany, auto będzie odstawiane teraz na przegląd. A już wam pokażę dlaczego. Volkswagen, zasłonimy rejestrację, żeby nie było, żeby potem nie musiał pikseli robić. Niby nie wygląda tak źle. Policja oczywiście go zatrzymała. Słuchajcie, jak policja widzi takie auto, to jest od razu zatrzymanie. Powiem wam, do kontroli. Bo skoro auto tak wygląda, skoro pod szybie tak wygląda, no to coś tu jest nie tak z tym samochodem. Powgniatany. Tu były kiedyś parktroniki. Były. Nieważne. Parktronik to nie jest powód, żeby zatrzymać samochód, ale tak działający migacz albo taki połamany migacz, tutaj lampa, to jest powód kontroli i to, żeby dowód rejestracyjny zabrać. Pognieciony cały. Zobaczcie, jak to wygląda. Ale to jeszcze jest nic. Lusterko. Powie ktoś, a tam lusterko. Nie, słuchajcie, lusterko, w ogóle samochód nie może mieć ostrych kantów, krawędzi. Jeżeli jakiś ostry krawędź, ostra krawędź jest, dowód rejestracyjny jest zabierany. Nie wolno dalej jechać. Koniec gadki. Tak to wygląda. Słuchajcie, no tutaj tych drzwi nie otworzę, ale otworzę od strony kierowcy, żebyście zobaczyli. Ja musiałem go przeparkować. Powiem wam. Jest taka atmosfera. Taka atmosfera tu jest. Zobacz. Słuchajcie, smród niemiłosierny, smród, jeszcze raz smród, jakiś muzułmanin tym jeździ. No to widać, tutaj te koraliki są na tymi. Straszny smród. Na desce rozdzielczej się świeci wszystko, co jest możliwe. Hamulec ręczny musiałem tam wygrzebać, żeby w ogóle sprawdzić, czy on działa. Tam zakopany on był tutaj. Oczywiście nie działa. Wspomaganie nie działa. Tutaj wszystko świeci w tym samochodzie. Chodźcie, pokażę wam tu. O, tu zobaczcie. Ludzie, normalnie drzwi otworzyłem, to się wysypało wszystko z niego. Pokażę wam, jak wygląda paka, bo czegoś takiego to dawno nie widzieliście. Słuchajcie, to ta śmieciarka, co śmieci zbiera, ładniej wygląda. Popatrzcie to. Jak tu śmierdzi. Jak tu śmierdzi. Czego on tutaj nie ma? Zobaczcie, jak to wygląda. Fuh. Oczywiście auto zostaje zabezpieczone. O, czekajcie, wyłączę silnik, troszkę sobie oddychnę, bo... O, już mi kawy nie potrzeba. Przebudzenie totalne. Przebudzenie mocy. Teraz mogę 24 godziny samochodem jechać. Aż mi oczy łzawią. Taki smród tam jest w tym samochodzie. Ojejku. Słuchajcie, piszcie mi w komentarzach, co musi siedzieć w głowie w człowieku, żeby takie coś zrobić. Żeby tak doprowadzić do takiego stanu samochód. A przy okazji, panowie, jak wam kobieta powie, oj, masz brudno w samochodzie, to weźcie, zróbcie sobie tutaj zdjęcie, pokażcie tutaj jej. To jest brudno. Ja mam czyściutko. Słuchajcie, no odstawiam go na przegląd. Nie wiem, czy ten samochód będzie jeszcze jeździł. Ja wam pokazałem brud. Brud oczywiście w środku nie jest podstawą do tego, żeby dowód rejestracyjny zabrać. No ale ten samochód tam nic nie działa po prostu. Także dowód rejestracyjny zabrany. Mam go tutaj. O, ktoś powiedział, ty nie możesz zabierać dowodów rejestracyjnych samochodom. O, tutaj macie kluczyk od tego, wieź Wagena. A tutaj mam wszystkie papiury. I tutaj mam oczywiście dowód rejestracyjny, żeby wam nie pokazać. Jest dowód rejestracyjny. I tu cały protokół. Wiecie co, nie chcę mi się tego czytać, bo tam jest cała strona, ile tego jest. No wszystko zepsute ma ten samochód. Słuchajcie, jeżeli komuś się nie chce posprzątać w samochodzie, a co dopiero hamulce naprawiać. No, czy widzieliście lampy ponaprawiać, czy coś takiego. No nie, nie robią takich rzeczy tak, tacy ludzie. Dlatego, jeżeli jest auto takie usyfione, to policja to już wie, jak to zatrzyma, to jest... Bo... Dobra. Jadę odstawić to coś, a wy piszcie mi w komentarzach, co wy o tym sądzicie. Czy wasze samochody są troszkę czyściejsze, czy też tak jeździcie? Hej!